29 czerwca archeolodzy zakończyli badania wykopaliskowe przy pomniku Bordynowskiej Pani, znajdującym się na pograniczu Syrenii Lubomie Grabówki. Trwały one 3 tygodnie, a kierował nimi Sławomir Kulpa, dyrektor Muzeum w Wodzisławiu, przy współpracy z Adrianem Podgórskim. W badaniach brali także udział Marian Scheitauer oraz Kazimierz Student. Pod warstwą ziemi odkryli 2 grobowce, a w nich ludzkie szczątki. Czy pochowano tu dawną właścicielkę Grabówki Zofię Eleonorę von Bodenhausen i jej dzieci? Ze źródeł historycznych i wstępnych badań antropologicznych wynika, iż szansa na to jest bardzo duża. Po raz pierwszy miejsce to w 1968 roku badał profesor Jerzy Szydłowski. Wtedy jednak, choć częściowo odkrył grobowce i drobne fragmenty ludzkich szczątków, to same badania zakończyły się fiaskiem. W nocy część grobowca została okradziona i zniszczona. Profesor Szydłowski zrezygnował z kontynuowania prac i przez następne niemal pół wieku temat był zamknięty. Aż do teraz. Zachęcani z różnych stron włodarze Lubomi doszli do wniosku, że trzeba zadbać o pamiątki historii. Podczas obecnych prac w większym grobowcu znaleziono pozostałości ludzkich szczątków. Sławomir Kulpa w trakcie wcześniejszych badań źródłowych ustalił, że mogły tu zostać pochowane dzieci Zofii Eleonory von Bodenhausen, Henryk Erpo i Anna Magdalena. Oboje zmarli w 1717 roku. Henryk w chwili śmierci miał 18 lat. Jego siostra niespełna 16. Już wstępna analiza odnalezionych szczątków, dokonane przez antropologa doktora Arkadiusza Wrębka, zdają się potwierdzać tezę Kulpy. Wskazują bowiem, że szczątki należą do 2 osób. Starsza z nich miała około 16-20 lat, a młodsza około 14-16 lat. Tajemnicą pozostaje, co spowodowało śmierć tak młodych ludzi. Zofia Eleonora von Bodenhausen odziedziczyła grabówkę wraz z okolicznymi wsiami w 1695 roku po swoim ojcu Jerzym Rejswicu, który był szambelanem saskiego elektora. Grabówkę sprzedała w 1731 roku. Przeniosła się do brzegu, gdzie spędziła ostatnie 20 lat życia. I choć cieszyła się tam wielką estymą, to przed śmiercią wyraźnie zaznaczyła, że chce zostać pochowana w rodzinnej grabówce. Wielkie poruszenie naukowców sprawiło odkrycie 24 czerwca kolejnych szczątków, tym razem w drugiej, mniejszej krypcie. Pół wieku temu została ona splądrowana, a kości sprofanowane. Mimo to zachowała się czaszka, kręgosłup, kości łonowe i niektóre kości długie. Z wnętrza wydobyto również resztki jedwabnych tkanin, 3 uchwyty trumny i miedziane pineski. Po zakończeniu badań odnalezione szczątki ludzkie na powrót trafią do krypty. Włodarze gminy zapowiedzieli już organizację pochówku. Uroczystość odbędzie się za kilkanaście miesięcy.